dyrekcji naszej szkoły, pani dyrektor Aleksandry Pękali oraz organizatorów konkursu, pani Brygidy Rajcy oraz pani Anny Dobili. Witamy serdecznie wszystkich Państwa przybyłych na dzisiejszą uroczystość. Dzisiejszy finał konkursu języka angielskiego jest 6. edycją konkursu dla szkół podstawowych oraz 8. edycją dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. W pierwszej części uroczystości zapraszamy na obejrzenie spektaklu opartego na motywach powieści Henry'ego Jamesa pod tytułem Plac Waszyngtona w reżyserii pani Agnieszki Bilmalarz oraz w wykonaniu uczniów klasy drugiej gimnazjum. We'll leave you soon.
$80,000. I'm very sorry that you didn't ask him first. I know that you don't like him first.
I think that your money is more important to him than his right. Perhaps a clever young man will fall in love with you and will not be interested in your dollars. You're an honest, loving girl. But what do we know about this clever young man? We only know that he lost his money because he lived a bad life. Now he's looking for more money to lose, and he has his eye on your money. That's not the only thing we know about him, Father. Maurice wants to do something very much. He's honest and good, and he lost very little money. I was interested in Miss Slaughter the first time I saw her. Were you interested in her before you saw her? I knew she was a big girl. I'm her father. I love her very much. I'm her father, and I know she's not a beautiful girl. I don't like your plans. I don't want my daughter to marry a man with no money and no profession. My daughter is also a big young woman and will be quite rich when I die. I'm not interested in her money. You have my word. I love that. I'm going to go out with her. My old life is behind me. Without me, she won't. Maurice, I want you to break through now! Dirty and dangerous place. People get killed. Then you must
Młodzież Kwiastrowa w konkursie nauczycieli, opiekunów, może rodziców, ale chciałabym w swoim dalszym imieniu powitać również panią starszego inspektora, też to starszy zawsze budzi we mnie sprzeciw, panią Ewę Szymanek-Płaskę, inspektor pracujący. Cieszę się bardzo, że z nami został jeszcze pan, który nas egzaminował. Chciałabym teraz przekazać parę słów, parę informacji na temat naszego konkursu. Drodzy Państwo, tak więc w konkursie dla szkół podstawowych w pierwszym etapie wzięła udział młodzież z 31 szkół z następujących miejscowości: Bielsko-Biała, Stara Wieś, Czaniec, Kozy, Szczyrk, Bystra, Czechowice-Dziedzice, Międzyrzecze, Zabrze, Sosnowiec, nawet tak daleko, już się sam nas zdziwiłam, i Wilmowice. Tak więc widzimy, że z bardzo odległych terenów do nas zawitali goście i brali udział w tym konkursie. Spośród szkół gimnazjalnych w pierwszym etapie wzięła udział młodzież z 29 szkół z następujących miejscowości: Bielsko-Biała, co chyba nikogo nie dziwi, Czechowice-Dziedzice, Dankowice, Jasienica, Zabrzeg, Mazańcowice, Łodygowice, Rybarzowice, Rudzica, Cieszyn i Wilamowice. Natomiast w konkursie dla szkół ponadgimnazjalnym w pierwszym etapie wzięło udział 9 szkół z Bielska-Białej i Cieszyna. A teraz chciałabym poinformować, którzy to uczniowie, którzy uczestnicy naszego konkursu uzyskali najwyższe laury, a więc prezentują sobą największe umiejętności. Spośród szkół podstawowych pierwsze miejsce uzyskał Michał Ochentuszkiewicz ze Szkoły Podstawowej nr 37.
Szkoły Podstawowej KPK. Łukasz Markowicz ze Szkoły Podstawowej 24. Ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Czechowicach.
szkoły też dołożyliśmy dla laureatów, jest wydawnictwo i szkoła językowa Oxford. I teraz czas na gimnazjalistów. Laureaci. Natalia Wieńkowska z Gimnazjum nr 11. Zapraszam. To jest pierwsze miejsce, zwycięzca. Drugie miejsce są dwie osoby, ex aequo, Jillian Carlson z Gimnazjum Dwujęzycznego nr 2.
Maciej Kuczek z gimnazjum nr 7. Maciej Koszut, gimnazjum numerycznego, bardzo proszę. I też z gimnazjum numerycznego nr 2, Patrycja Pandrus. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, konkurs był zorganizowany.
organizowany przez nauczycieli Zespołu Szkół Żeromskiego. Ale oczywiście nie odbyłby się i nie byłoby możliwe do zrealizowania, gdyby nie nauczyciele, którzy przygotowywali uczniów w ich macierzystych szkołach, którzy również sprawdzali prace konkursowe z pierwszego etapu. Chcielibyśmy bardzo docenić ich trud i zaangażowanie w to, by przygotować swoich uczniów, by ich wspierać i zachęcać do udziału w konkursach. Konkursy są bowiem nie tylko po to, by ktoś był zwycięzcą, ktoś zajął kolejne miejsca, ale po to, żeby się rozwijać, żeby w innej formie również sprawdzać swoją wiedzę. Doceniamy naprawdę bardzo wkład pracy nauczycieli, którzy pomagali nam tak naprawdę w przeprowadzeniu tego konkursu i chcielibyśmy im w tej chwili właściwie w skromnej formie w postaci dyplomu podziękowania podziękować. Czy mamy panią tutaj Izabelę Więcek z 5 EO? Nie ma. Pani Magdalena Skudzik z Liceum Kopernika. Przekażemy to pocztą. Pani Iwona Piotrowska, Liceum Żeromskiego. Pani Magdalena Piekar, Liceum Żeromskiego. Pewnie panie zajęcia prowadzą. Pani Aleksandra Krasucka, też z Liceum Żeromskiego i z Liceum 5 jednocześnie. Pani Bożena Kwisz-Zurbaniec z 5 EO. Pani Katarzyna Polińska-Kogotkiewicz z Państwowej Szkoły Muzycznej. Pani Antona Wojno z Gimnazjum nr 11. Pani Dominika Wojcicka również z Gimnazjum nr 11. Pani Aleksandra Kasprzak z Gimnazjum nr 7. Pani Ilona Jagoszka z Gimnazjum Kopalińskiego. Pani Agnieszka Lubos, Szkoła Podstawowa nr 3. Oj, bardzo się cieszymy, że wreszcie. Pani Bożena Cembala, nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 37. I pani Barbara Mar. Pani Magdalena Grzygut z Szkoły Podstawowej nr 27. Pani Angelina Mazur ze Oxford Primary School. Pan przekaże. Dziękuję. Pani Gabriela Marszałek, Szkoła Podstawowa nr 36. Pani Agnieszka Kominek, Szkoła Podstawowa nr 4. Pani Iwona Sztafa, Szkoła Podstawowa nr 24. Jest pani Iwona, bardzo się cieszymy. Pani Katarzyna Puchalska, Szkoła Podstawowa nr 26. Pani Ewa Ostrowska, nauczyciel Szkoły Podstawowej KTK. I pani Marta Kurczyk-Makoś, też pani przekaże. Dziękuję ślicznie. Pani Magdalena Jakubczyk, Szkoła Podstawowa nr 23. Pani Anita Nowy, Szkoła Podstawowa nr 28. Pani Alicja Kryłów, Szkoła Podstawowa 28. Pani Elżbieta Dziek-Siekierska, bardzo prosimy. Pani Katarzyna Polińska-Kogotkiewicz, nauczyciel szkoły, Państwowej Szkoły Muzycznej. Pani Iwona Sojka, nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 5 z Czechowic-Dziedzic. Nauczyciel Szkoły Podstawowej w Bujakowie. Dziękujemy serdecznie wszystkim nauczycielom, wszystkim współpracującym, również rodzicom, dziadkom, opiekunom, którzy tutaj towarzyszyli swoim pociechom. Dziękujemy serdecznie naszej pani inspektorze, znalazła czas, żeby nam towarzyszyć dzisiaj. I zapraszamy na następny konkurs. Chciałabym jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć. Ci uczniowie szkół podstawowych, którzy są laureatami, finalistami i są zainteresowani naszym gimnazjum w Gdańsku nr 2, zgodnie z regulaminem rekrutacji, nie muszą przystępować
testu kompetencji językowych, uzyskując maksimum punktu z tego testu. Tylko i wyłącznie od wyników sprawdzianu po szóstej klasie i wyników na świadectwie zależy to, czy będziecie naszymi uczniami, jeśli chcielibyście być. W każdym razie zapraszamy. Również mamy pewne preferencje dla gimnazjalistów, którzy by chcieli być uczniami naszego oddziału językowego Liceum Żeromskiego. Zapraszamy, dziękuję serdecznie i do zobaczenia za rok dla tych, którzy może nie są uczniami klasy starszej. Dziękuję bardzo. Chciałabym jeszcze, przepraszam bardzo, bo straszną dawę popełniłam. Proszę Państwa o zaczekanie chwileczkę. Chciałabym jeszcze podziękować paniom, które ogromnie dużo pracy włożyły w przygotowanie tego konkursu. Jest to szczególnie pani Brigida Rajca i pani Anna Dorenia. Oczywiście we współpracy z pozostałymi nauczycielami naszego zespołu szkół i pani Agnieszka Wilma na klasie drugim naszego gimnazjum, który nam przepięknie przedstawił przygotowanie. Dziękuję pięknie za uwagę.